Siema. Jak już wiecie, do naszego teamu dołączyły dwa Mercedesy. Zajmiemy się nimi tak, żeby zrobić z nich laleczki. Tutaj mamy SL500, bardzo piękny samochód. Z pewnością Youngtimer, z pewnością auto o wartości kolekcjonerskiej wkrótce, bo takich aut już nie będzie. 5-litrowe V8 pod maską robi wrażenie. Jak widać, auto posiada dużo drobnych defektów, chociaż jest wyszukane, bo obejrzeliśmy wiele samochodów. Ten nam pasował najbardziej. Po prostu wszystkie rzeczy, które robimy, będziemy mogli na nim wykorzystać. Jak widać, lakier jest do korekty, ma sporo zarysowań drobnych, które jesteśmy w stanie usunąć. Jest zaniedbany, stał przez całą zimę w garażu, ale tak jak widać, posiada różne takie uszkodzenia. My będziemy chcieli się tego wszystkiego pozbyć. Oprócz tej kosmetyki we wnętrzu posiada również kilka uszkodzeń, takie jak rozdarcie fotela czy uszkodzony schowek. A tak poza tym jest to piękna baza do renowacji. Fotele z masażem, system bezkluczykowy, nagłośnienie Bose, które bardzo pięknie gra, windstop, hardtop. No, auto z lat 2000, ale wyposażeniem zawstydzi nie jeden nowy samochód. Posiada nawet radar. Bardzo ładne felgi, które będzie trzeba dopieścić. Zaraz jeszcze pokażemy Wam CLK, którym aktualnie pojechał nasz Wrapster. Dobra, Wrapster wrócił, chłopaki tutaj stoją. Trochę jest głośno, bo jak widać, stacja żyje. Tutaj chłopaki twierdzą, ma jada, nie? Ma jada. No, 367 koni, 510 Nm, także robi to wrażenie przy tej masie pojazdu. I oczywiście V8, 5,5 litra, ręcznie składana przez AMG. No i to autko, również egzemplarz jest bardzo ładny, równa linia, nigdzie nie ma żadnych załamań, także autko prezentuje się nieźle. Również wymaga naszej ręki do pieszczenia. Chcemy podnieść zawieszenie troszkę, bo jest tutaj zastosowane sprężenie Bilsteina. Chcemy to zmienić na standardowe zawieszenie, żeby auto było komfortowe na nasze drogi. Oczywiście to zawieszenie Bilsteina dorzucimy do auta. Zmienimy oleje, zmienimy filtry, zrobimy pełny serwis tego samochodu, tak aby przyszły nabywca nie musiał się martwić żadnymi wymianami, tylko od razu mógł zacząć cieszyć się jazdą. Z pewnością to auto ma wartość kolekcjonerską. Jest to AMG CLK, których nie było dużo wyprodukowanych. Nie znam teraz liczby, ale wiem, że szły tylko na Amerykę i było ich, nie wiem, czy 10 tysięcy, czy mniej nawet. Także no nie ma ich tak dużo. Felgi w chromie, oczywiście do dopieszczenia. Tylne fotele do regeneracji, przednie skóry w idealnym stanie. Tutaj mamy boczek do poprawy. Ogólnie auto do dopieszczenia, ale jego stan określamy i tak na bardzo dobry. Takie detale jak nietrzymający uchwyt lewarka odbiegów, czy wyślizgana kierownica troszeczkę przy przebiegu 190 tysięcy, i tak wygląda nieźle. No, będziemy się starać wyciągnąć z tych aut co się da, tak aby były one w stanie top. Pokażę jeszcze pod maską. Silnik nie myty. Brakuje osłonki. Silnik jest suchy, nie ma żadnych wycieków. Widać, że był wymieniany alternator, były wymieniane też wahacze przednie, bo już żeśmy to sprawdzili. Zalejemy mu olej Petronasa, tak aby było to wszystko po prostu tak, jak ma być. Mogę coś powiedzieć o silniku i o mocy? No. Jedno wciśnięcie gazu dzisiaj
6 km dzieliło mnie od strady prawa jazdy. A to się nie pochwaliłeś. Nie pochwaliłeś się. Nie pochwaliłeś się. No to ładnie, Grzegorz. No to właśnie to jest AMG. Dobra, będziemy Was na bieżąco informować, na jakim etapie są nasze Mercedesy i będziecie mogli śledzić, ile pracy w nie wkładamy przed sprzedaniem ich, przed wystawieniem na sprzedaż. Pozdrawiam.